We wtorek, 21 grudnia, oficjalnie zakończono inwestycję na drodze wojewódzkiej 941 w Wiśle. W jej uroczystym otwarciu udział wzięli marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża, a także burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, poseł Grzegorz Garza oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor. Wreszcie można powiedzieć, że przebudowa tej głównej drogi dojazdowej do Wisły została zakończona. No, 3 lata gehenny skończyły się rzeczywiście. Jeszcze pewnie na wiosnę kilka poprawek, kilka doróbek, które trzeba będzie zrealizować, bo ten pośpiech jesienny na pewno nie sprzyjał takim dokończeniu w pełni tej inwestycji, więc zdaję sobie z tego sprawę w 100%, ale to już nie będzie wpływało na komfort i na jak gdyby płynność ruchu, a jeżeli tak, to bardzo okresowo, więc mam nadzieję, że ten najtrudniejszy moment, najtrudniejszy okres już poza nami. No właśnie, sporo tych trudnych momentów było. Tak naprawdę to przede wszystkim praca na żywym organizmie, no bo tutaj był pełny ruch w sezony turystyczne. No i jak to bywa w inwestycjach, które nie były realizowane przez 50-70 lat wstecz, mnóstwo rzeczy, które zaskakiwały. Niezinwentaryzowanych sieci, odprowadzeń, odwodnień, których nie wiadomo gdzie prowadziły i co odwadniały. Ja miałem kilkakrotnie telefony od pana dyrektora, co robimy z tym kanałem wodnym, bo on nie jest inwentaryzowany, my go zamykamy, bo to nie służy odwodnieniu drogi. Po czym, dochodząc potem do sedna sprawy, okazuje się, że pół miasta jest odwodnione w tym kanale, a więc czas do tego, aby to przeprojektować, aby to wycenić, aby to zatwierdzić, te wszystkie zmiany, no był potrzebny. Często ludzie denerwowali się, że nic się nie dzieje na danym odcinku, ale to właśnie tego typu zdarzenia i tego typu sytuacje powodowały też mnóstwo takich różnych, no, nieprzyjemnych momentów. Próby przeprojektowania pewnych rozwiązań również, bo to na nasz wniosek przecież wiele rzeczy próbowaliśmy jeszcze zmienić w projekcie, patrząc jak to będzie potem finalnie funkcjonowało. Przypomnę, że przecież projekt był opracowywany już w 2014 roku, cały przebudowy, a więc to mamy w zasadzie 6 lat później, mamy koniec inwestycji. A więc też realia się zmieniały i mnóstwo rzeczy trzeba było dostosowywać. Potem również i zmiana, czy jednoczesne wykonywanie robót z PKP, których też nikt nie przewidział, bo to też nie było oczywiste, że PKP i realizacja tej przebudowy linii kolejowej będzie realizowana i że to się zbiegnie w jednym czasie, bo to są zupełnie inni inwestorzy, zupełnie inne jednostki realizujące te zadania i zupełnie na innych prawach realizowane. Więc tutaj naprawdę mnóstwo czynników wpływało na to, że było tyle problemów, tyle utrudnień, ale z tego miejsca chcę też podziękować wszystkim mieszkańcom i wszystkim turystom, którzy się nie zniechęcili i pozwolili nam przeżyć przede wszystkim ten czas. Również i ten trudny pandemii czas, bo on też miał niesamowite znaczenie w tym momencie. Bardzo ważny dzień dla Wisły, dla mieszkańców, no i ważne, że przed tym sezonem się udało to skończyć, że w tej chwili faktycznie ten dojazd będzie no, łatwiejszy niż był przez ostatnie lata, ale też łatwiejszy niż był przed inwestycją. No oczywiście przy każdej inwestycji są problemy, czy mogły być mniejsze, no trudno wszystko przewidzieć, to uważam, że i pan burmistrz, i pan dyrektor, no i wykonawcy no starali się ograniczać te utrudnienia, ale one nie zawsze się dało to zrobić. Tu jest duży ruch, szczególnie w okresie zimowym. W tej chwili te inwestycje na drogach w naszym powiecie no, są bardzo tak intensywne. Jeszcze w sobotę oddawaliśmy drogę w Lalikach, dzisiaj tutaj. Miejmy nadzieję, że kolejne lata również będą korzystne i żeby to połączenie właśnie Wisły, Cieszyna z Katowicami było jak najlepsze, żeby no, potrafiliśmy szybko jechać do Katowic, ale też Katowice, żeby przyjechać do Wisły, czy to w góry, czy jako narciarze, czy jako turyści. Mamy rozwój turystyki, jeżeli rozbudujemy infrastrukturę. Mamy hotele, mamy pracę dla lokalnych mieszkańców, ale mamy to, na co zasługują ludzie, którzy ciężko pracują na Śląsku. Mają dostęp do szybkiego i dobrego wypoczynku, jaki Wisła Uzdrowisko nam zapewnia. Koszt inwestycji wyniósł blisko 100 milionów złotych. Łączne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków budżetu państwa wyniosło ponad 60 milionów złotych. Zakres inwestycji obejmował m.in. przebudowę drogi, budowę i przebudowę odcinków
chodników, ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowań, budowę ronda, budowę i przebudowę 6 obiektów mostowych, przebudowę 2 przejazdów kolejowych. Jesteśmy chyba jedynym zarządem w Polsce, który stosuje już standardowo technologię asfaltów wysokomodyfikowanych. To jest technologia, która została opracowana w Stanach Zjednoczonych w okolicy i wdrożona w 2010 roku. Myśmy w 2013 roku wykonali pierwszą nawierzchnię. No i później uczyliśmy się z tego. Lepiszcza jest wykonana na przykład w Wiśle, ulica Wyzwolenia. To były początki, to była właściwie pierwsza taka przebudowa z użyciem tej nawierzchni. W tej chwili to już jest rutyna. I co charakteryzuje to Lepiszcze? Mianowicie to już jest tworzywo sztuczne. Powyżej 50% objętości to jest polimer. Wygląda to tak samo, jest to czarne, ale to jest zupełnie co innego. Czyli w zimie ona nie pęka w niskich temperaturach, a w lecie się nie kolejnuje. To było największą bolączką dotychczasowych nawierzchni. Czyli faktycznie wytrzyma te 50 lat, tak jak pan tutaj powiedział? Tak, oczywiście, że wytrzyma, bo tu są grube pakiety zastosowane, jest bardzo solidna podbudowa wykonana i tylko oczywiście warstwa ścieralna, jak sama nazwa mówi, zużywa się, ściera i mniej więcej co 10-15 lat wymaga wymiany. Natomiast wszystko, co jest niżej, w tym momencie nie trzeba tego ruszać. W związku z tym te remonty, tak mówię, takie raz na 10 lat, to na pewno nie będą tak uciążliwe i będą trwały szybko i mamy znowu w tym momencie w takim remoncie drogę jak nową. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.